Cześć, jestem Kamila Neumann, pracuję w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska jako menedżerka do spraw otwartej kultury. Czym jest dla mnie muzeum? Pamiętam, jak dostałam to pytanie 10 lat temu, kiedy starałam się o pracę w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu i musiałam chyba na nie odpowiedzieć dobrze, bo dostałam tę pracę. I myślę sobie, czy ta moja odpowiedź mocno się zmieniła teraz, kiedy nie pracuję już w instytucji kultury, ale z instytucjami kultury. Myślę, że ona jest trochę szersza, bo mam teraz zupełnie inną perspektywę i dla mnie muzeum to przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy często mimo wielu trudności mają ogromną pasję i są bardzo zaangażowani w swoją pracę i ja to bardzo lubię, kiedy pracuję z instytucjami kultury, właśnie ten kontakt z pracownikami i ich zaangażowanie i oddanie kulturze. Muzea to też dla mnie świątynia, bo to jest dla mnie też takie miejsce wypoczynku, gdzie totalnie odrywam się od otaczającej mnie rzeczywistości, od natłoku informacji. Ale szukam tam rzeczy, którym daleko jest do świętości, bo lubię zaglądać w inne światy, które są różne i również dalekie od mojego. To jest takie trochę wychodzenie poza swoją bańkę.